książce Siedem polskich grzechów głównych Zbigniew Załuski pisał: Polak kocha konia. Szlachta polska zawsze sługiwała konno i zbrojno. I dziś nie jesteśmy wobec konia obojętni. Jedni go czczą jako narodowe bóstwo, inni nienawidzą jako złego ducha specjalnie przykomenderowanego przez bramy piekielne do naszego narodu ku jego zgubie. Podobno zawsze tak bywało, że ilekroć dosiądziemy konia, to zaraz zaczynamy wyczyniać istne szaleństwo. Kawaleryjskie właściwości. Pasja ciemną mgłą, zasnuwająca oczy i impet odbierający chłodną rozwagę głowie, stały się już jakoby głównymi cechami narodowego charakteru Polaków. Ze wszystkich naszych impetycznych szaleństw i ułańskich szarż najsłynniejszą jest Somosierra. Lata 50. XIX wieku. Spotkanie dwóch weteranów, oficerów pułku lekkokonnych Gwardii Napoleona. Andrzeja Niegolewskiego i Józefa Załuskiego. Przeniósłszy się w lata młodości, a do tego do Somosierry, prawie niepodobna się na wodzy utrzymać. Wszystkie wspomnienia naraz się żywe przedstawiają. Każde jest drogie mej pamięci. Trudno z zimną krwią wśród nich przebywać. Muszą one się teraz prawie snem na jawie wydawać. A przecież ich nikt jeszcze wiernie nie opisał. Pułk nasz Gwardii Polskiej Napoleona dotąd z powodu nieszczęśliwych okoliczności, z przyczyny rozproszenia żyjących jego towarzyszy, nie tylko nie doczekał się ogłoszenia swych dziejów, ale doznaje uszczerbku swej sławy. A skąd się teraz prawdy dowiedzieć? Kiedy z tej małej garstki jednego szwadronu, któren szarżę wykonał, niewielu jeszcze żyjących? Któż, jeśli nie ty, który w młodości orężem, a teraz piórem władasz, który nadto 30 listopada 1808 roku świadkiem byłeś nieśmiertelnego czynu, możesz go przekazać historii.
Jest to z pewnością najpiękniejsze powołanie, podać potomności czyny, aby pamiątka naszych wysileń i poświęceń bez granic ożywiającym była duchem dla przyszłych pokoleń, a nie zginęła. Wszelako nie doświadczy ten pułk świetny niepomyślnego losu innych, na przykład Lisowczyków. Uzbrojenie i umundurowanie jego przekazane są potomności w zbiorach pomników francuskich gwardii Napoleona. A mianowicie w nieśmiertelnych obrazach Werneta, nie wspominając o licznych obrazach innych artystów francuskich i polskich. Słusznie jednak utrzymujesz, kolego, iż wszystkie dotychczas istniejące opisy uwieczniające pamięć tej bitwy, w tym i obrazy, są niesprawiedliwe. Sądzę, że mnie o skąpstwo żądanych ode mnie wiadomości nie posądzisz. Nie chcąc ci w mym opisie nic oprócz szczerej prawdy podać, ograniczę, o ile możliwości, moje opowiadanie do tego, czego byłem naocznym świadkiem. A więc w Wilią Batalii 29 listopada 1808 roku szwadron trzeci pułku naszego, przeznaczony na służbę do cesarza, odprowadził go do Bosekilias, gdzie szasery i grenadiery przy nim służbę czyniły. Po czym szwadron nasz stanął pod wsią Bosekilias, a górami Somosiera, na których był rozłożony obóz około 13 tysięcy Hiszpanów pod dowództwem generała Don Benito San Juan. Pod górami trzymała ostatnią straż naszą piechota francuska. Pierwszy zaś i drugi szwadron pułku naszego został na noclegu z resztą gwardii konnej pod wsią Bosekilias, gdzie była główna kwatera. Ty to w Pirenejach czy pod Guadarrama, piosnka w uszach dzwoni jedna i ta sama. Nad witełką Kasie z Bordo Mademoiselle tuzno seniority proszą na wesele. Ręce mi zgrabiały, ziom ptaki, a tu w lesie. Fu, ciepły kraj! A tu z tej ciepłości rozum można odmrozić. Dokąd to jedziecie? A wam co do tego? Widzisz, że tu moje stanowisko. Przepraszam was, panie oficerze, ale tu łatwiej kark skręcić, niż oficera rozpoznać. Pluton trzeciej kompanii pułku szwoleżerów gwardii. Leczemy się, panie poruczniku, do szwadronu. Darujcie, gdybym uchybił rangi, ale łba mojej szkapy nie widzę. Nic nie szkodzi. Porucznik wystarczy. Byliście na rekonesansie. Gdzie tam? Naznaczyli nas niby na służbę przy cesarzu, no i tak się wałęsamy. Szaserzy z grenadierami tu się rozsiedli, a nas wypędzili w pole pod ostatnie placówki. No cóż, cierpi człowiek do czasu i tyle. A kto dowodzi waszym szwadronem? O właśnie, ciele bez głowy. Dzisiaj Kozietulski, jutro pewnie Łubieński albo Gorajski. Kto chce, huka i tak. Ale przepraszam was, panie oficerze, czas nam. Ty prowadzisz, jak się nazywasz? Stadnicki, ale ja by gadam, a prowadzi kolega, także wachmistrz, Florian Gotartowski. Florek! Byliście w bitwie? My gdzie tam? Podjazdy, rekonesanse, rozgony, no, niby pod Tudelą goniliśmy. Aż złość bierze, o, niby i teraz. Utknęliśmy pod tymi górami i co? Podobno jakieś marsze będą jutro, żeby się na co zdały. A ty jak myślisz? Bez marszu. Pewnie! Rzucić parę regimentów, rąbać to i koniec. O, tak byłoby, jak się należy, po napoleońsku. Cesarz! W lewo! Marsz! Stój!
Baczność! Prezentuj! Broń! Jak się macie, zuchy? Niech żyje cesarz! Ruszaj! Naprzód! Marsz! W lewo! Marsz! Marsz! Wiktor! Co sądzisz o naszych pozycjach? Dotarłem z naszymi oddziałami prawie do wąwozu, gdzie pozycja przeciwnika, według mnie, wydaje się być nie do zdobycia. Jak to? Dlaczego? Jedyne przejście przez Guadaramę to wąwóz Somosiera. Sir, 1000 złych żołnierzy może w nim stawić opór całej armii. Góry strome, skaliste czynią niepodobnym wszelki dostęp. Zapominasz, marszałku, że przeszliśmy Alpy. Najjaśniejszy panie, gdybyż to były Alpy, w których żołnierz kilku naraz drogami przedostać się może. Z kilku różnych stron naraz. Piąć się, skradać, zachodzić. A tu stoimy wobec ściany górskiej. Wobec grzebienia skał i tego jednego wąskiego korytarza, który nawet marzyć nie pozwala o rozwinięciu ataku, który mógłby... Dosyć. Messie. Sir, ja nie widziałem pozycji, jednak uważam, że czwarty korpus księcia gdańskiego zdoła obejść nieprzyjaciela przez Valladolid i Segowie, a wówczas Don Benito, wiedząc, że ma zagrożony odwrót, sam ustąpi z Guadarany. Więc radziłbyś? Pozostawić tutaj korpus obserwacyjny i rozpocząć ruch flankowy ku Segowi lub ku Saragoście. Chcesz, abyśmy ustąpili przed tą bandą powstańców? Abyśmy choć na moment pozwolili mniemać, żeśmy ich za istotnego poczytali przeciwnika? Pojmani Hiszpanie podają siły Don Benito San Juana na 20 000, w tym regularnego... Wolontarzy, ruchawki i hołoty. Oficerowie angielscy. Wszystko jedno! Armia spod Jeny i Austerlicu nie cofa się. Jednakże, sir... Tak będzie, jak powiedziałem. Rozkaz wydany. Wiktor. Sir. Ufam, jak widzisz, twemu korpusowi. No nie możemy pozwolić, żeby jakiś tam Don Benito śmiał nam drogę zagradzać. Sir. Zarówno ja, jak i moi żołnierze przed żadną nie cofną się przeszkodą. A ty, Bessie, wykonasz, jak rzekłem, rekonesans. Gwardia pójdzie ze mną. Rano, bardzo rano 30 listopada, kiedy wszyscy oficerowie nie byli jeszcze powstali, ujrzałem cesarza konno nadjeżdżającego. Porucznik Krzyżanowski jeszcze spał. Bardzo trudno mi go było obudzić. Oblałem go wodą, lecz i ta ledwo zdołała sen jego twardy przerwać. Tak jak gdyby przeczuwał, że to już ostatni sen jego, który wkrótce śmierć bohaterska na wieczny zamieni. Cesarz pojechał w niejakim oddaleniu na rekonesans naprzód ku górom. Powróciwszy, zsiadł z konia i usiadł na stołku przy ogniu. I jakby się? Potwierdzić muszę to, co mówiłem wczoraj, sir. Pozycja jest niezdobyta. Trzeba by zacząć obejście gór. Marszałek Ney mógłby... Zaatakować wprost. Tak jest, sir.
Lecz czy piechota zdoła wedrzeć się po tych... Stój! Dobre. Pozwól mi. Podziękuj najjaśniejszemu panu za jego łaskawość. Co ja mu tu będę dziękował? Ja jemu tam podziękuję. Lecz czy piechota zdoła wedrzeć się po tych górach? Jazda. Sir, pozwolę sobie przypomnieć... Cóż takiego? Pozwolę sobie przypomnieć, że na gościńcu zaledwie 3 konie jednocześnie zmieścić się mogą. Droga mocno wypukła i wyboista. 16 armat ją zagradza. 13 000 regularnego wojska na górach. Krzyżowym ogniem zniosą. Każdy pułk, który zdoła do wąwozu się posunąć, zostanie zdziesiątkowany. Zanim dotrze do pierwszej baterii, a dotarwszy, może walczyć zaledwie 3-5 szablami. Sir, to jest niepodobieństwo. Który szwadron szwoleżerów polskich jest dziś na służbie? 3, sir. Niech zostaną przy mnie. Według rozkazu. Niech Wiktor zaczyna. Czy cesarz już teraz powziął myśl zdobycia wąwozu naszym szwadronem? Nie wiem. Dość, że szwadron nasz udał się pod same góry i stanął w kolumnach plutonowych na gościńcu w bliskości przekopu przez Hiszpanów na nim zrobionego, aby tym niedostępniejszy uczynić wąwóz. Wąwóz ten był też tak, jak go istotnie Hiszpanie owarowali, według pojęć ludzkich niezdobyty. Pominąwszy bowiem jego cieśninę między wysokościami skalistymi pod górę prowadzącą, pominąwszy, że nie tylko po lewej i po prawej jego stronie, ale i na samym jego szczycie piechotą był najeżony. Wąwóz ten był 4 razy, nie 3, jak tym nie masz łama. A w każdym tym zgięciu 4 armatami uzbrojony tak, że nie tylko na szczycie i po obu stronach jego najeżona piechota, ale w ogóle 16 armat, piętrami ustawione, paszcze swe na nas rozdziawiwszy przystępu do niego broniły. I wszystko, co się na gościńcu pokazało, zmiatał. Dla mgły gęstej, która na krok niczego nie pozwoliła rozeznać, stanęliśmy prawie przed samymi bateriami hiszpańskimi, które nas też karteczami przywitały. Nie mogąc jednak Hiszpanie nas rozpoznać, nikogo z naszych nie ranili. Wkrótce potem kapitan Dziewanowski z rozkazu generała Mombra, przednią strażą dowodzącego, wysłał mnie z plutonem na prawo w góry dla powzięcia języka. Po powrocie moim z rekonesansu już oddziały piechoty francuskiej na skały po lewej i po prawej stronie wąwozu drapały się, aby piechotę hiszpańską między skałami ustawiono wypłoszyły. Do wzięcia wąwozu także piechota francuska miała początkowo być przeznaczona. Grad przecież kul z gór spadających, który wszystko, co się na gościńcu znajdowało, zmiatał, przecież musiał wkrótce cesarza przekonać, że piechotą wąwozu nie zdobędzie. Tak jak nie wiem, co zaszło pod wąwozem w czasie mego rekonesansu, tak też nie wiem, co się działo u mego szwadronu aż do mego powrotu, aż do samej szarży. Porucznik Krzyżanowski przyjechał do mnie, kiedy był konia rozkulbaczył, winszując mi szczęśliwego wypadku rekonesansu, dostarczenia Hiszpana, i mówi do mnie: cesarz przyjechał, zaraz się wykaże, albo pójdziemy naprzód, albo cesarz nakaże odwrót. I wrócił do szwadronu. Wtem ledwą co konia okulbaczył i popręg poprawił,
Już spostrzegłem szwadron kolumną marszową czwórkami pod górę pod dowództwem szefa szwadronu Kozietulskiego gościńcem pędzący. Dogoniłem go, kiedy już był wpadł do wąwozu. Przeszkoda prawie nie do zwyciężenia uchylona. Droga cesarzowi i jego armii do Madrytu otwarta i utorowana. Wzięcie tej bramy Madrytu w obóz hiszpański 13-tysięczny taki paniczny przestrach rzuciło, że już nie myśleli o stawianiu czoła armii cesarza na drodze przez nas utorowanej, ale wszyscy jak mogli bez najmniejszego porządku uciekli. Życie nasze ocalone, tym większą wkłada na nas powinność, by pamiątka naszych poczynań i poświęceń bez granic ożywającym była duchem dla przyszłych pokoleń, a nie zginęła. Na które to niebezpieczeństwo opiniami między innymi Francuzów jest wystawiona. Oni to bowiem w swych biuletynach i książkach, nie wiem, czy z zazdrości by Wawrzynów z nami nie dzielić,
czy ze wstydu, że ich cesarz nie odpowiedział zaufaniu przez Polaków nim pokładanego, starają się nie tylko czyny nasze w niepamięć puszczać, ale śmieją oręża naszego blask zaciemniać. Weźmy na przykład urzędowy komunikat o naszej szarży zawarty w 13 biuletynie wojska w Hiszpanii. Jedyny oficjalny dokument. A dzieło sławnego dziejopisa Thiersa, Histoire du Consulat et de l'Empire. I tu czytamy. Świetny oficer jazdy, generał Montbrun, wystąpił na czele szwoleżerów polskich, młody hufiec wyborczy, który Napoleon utworzył sobie w Warszawie, ażeby miał w swojej gwardii coś ze wszystkich narodów i ze wszystkich strojów. Generał Montbrun z tymi walecznymi młodzieńcami uderzył w galopie na 16 armat Hiszpanów, nie zważając na straszny ogień karabinów i kartaczy. Pierwszy szwadron otrzymał ogień, który go wprawił w nieporządek, kładąc 30 do 40 jeźdźców w szeregach. Ale szwadrony, które za pierwszym postępowały, przeskakując przez rannych, dotarły do dział, zrąbały artylerzystów i zdobyły 16 armat. A więc i według pana Thiersa, nie Kozietulski, ale generał Montbrun prowadził natarcie. I nie jednego szwadronu, ale całego pułku, to jest 8 szwadronów. I dobrze z tym było dla sprawy Napoleona i honoru Polaków, bo pierwszy szwadron, prawda, że tęgo przyjęty, pierzchnął haniebnie. I gdyby nie generał Montbrun, poczciwy pan de Segur i kilku jeszcze oficerów sztabowych francuskich, owe zawołane zwycięstwo Polaków byłoby się zamieniło w sromotną porażkę, a nawet ucieczkę. Bo co też to temu Napoleonowi było w głowie? Do gwardii swej werbować w Warszawie jakichś tam studentów polskich, widocznie dla miłości własnej. Że ma koło siebie wszystkie narody i przeróżne stroje. Zwoje mameluków i czworograniaste czapki Polaków. Jak czołem wytartym śmiał historyk ten połączenie się orła naszego z orłem cesarskim, tylko zachciance cesarza posiadania w gwardii swojej ludzi przeróżnych narodów i strojów przypisywać. Dla pokazania Paryżanom kurtek i czapek polskich. Gdyby pierwszy szwadron nacierający został był odparty i dopiero inne i liczne szwadrony armaty zdobyły, natarcie to nie miałoby w sobie nic nadzwyczajnego. Thiers nawet śmiał ten trzeci szwadron, który to zwycięstwo tak drogą krwią opłacił, nazwawszy go pierwszym, posądzić o rozprzężenie i odwrót bez rozkazu. No więc poniekąd o ucieczkę. Chcąc z nim krótki proces zrobić, zażądałem od niego, aby mi kogokolwiek z innego, jak z naszego szwadronu, rannego lub zabitego w zdobywaniu wąwozu wymienił. Uwaga ta zdaje się tu potrzebna dlatego, że chodzi, aby czyn jednego szwadronu nie był mylnie kilku przypisywanym. Bo wtedy bezprzykładna waleczność garstki zeszłaby tylko na spełnienie zwykłego obowiązku przez pewną dostateczną liczbę wojska. Zwycięstwo, jakie odniosłem, zniewalając historyka cesarstwa i konsulatu do przyznania się do fałszu, jest w dzisiejszym wieku drugim zwycięstwem. Choć tylko na papierze. I z tą wprawdzie różnicą, że teraz 11 ran nie odebrałem. Abyś przeto, szanowny kolego, pisząc swe pamiętniki, oddał nie tylko należną cześć orężowi polskiemu, ale i Francuzom fałszującym historię naszą, nie dozwolił niewdzięczności ich ku nam usprawiedliwiać i z historii naszej świetnej bajki układać. Wszystkie dotychczas powstałe opisy uwieczniające pamięć tej bitwy są niesprawiedliwe, w tym i obrazy. Na przykład Werneta.
najbardziej chyba znane. Verne wystawił Somosierę w sposobie talentowi jego właściwym. Ale to dzieło nie może być obrazem tej bitwy, lecz tylko uwiecznieniem pamiątki tego historycznego zdarzenia. Zgadzam się z tobą, że Verne nie jest historyczny. Gdyż nawet rzecz po batalii, którą oczywiście ma przedstawiać, niehistorycznie oddaje. Wystawiając na nim osoby, które w szarży udziału nie miały jako głównie figurujące. Koziatulski wprawdzie jedyny, który szarżę rozpoczął i tylko z przyczyny zabitego konia się cofnął, ma prawo do figurowania na obrazie batalią pod Somosiera wystawiającym. Krasiński, pułkownik naszego pułku i grossmajor d'Autancourt, Francuz, przecież żadnego udziału w szarży nie mieli. Czwarty zaś obok nich, jak się dorozumiewać, wypada przedstawiać ma oficera szwadronu trzeciego. Jak słyszałem, ma to być kapitan Dziewanowski. Zupełnie nie odpowiada to prawdzie historycznej. Gdyż jak wiadomo, wszyscy oficerowie, którzy w szarży czynni byli, albo polegli, albo leżeli w lazaretach. Żaden z nich, przynajmniej po batalii, nie mógł w paradzie występować. Kapitan Dziewanowski wkrótce po bitwie umarł z ran, co jest najlepszym dowodem, że to nie jest obraz bitwy. Jednym słowem, jest to malowanie prześliczne, czyniące Wernetowi chlubę. Bardzo piękny od niego upominek narodowi polskiemu, ale nie wystawienie czynu takim, jak się odbył. Najwłaściwiej byłby podał obraz pod Somosierą ziomkom potomnym świętej pamięci Piotr Michałowski, gdyby mu śmierć nie była, dzieła przerwała. Ja mu ustnie przedstawiłem położenie Somosiery i drogi przez wąwozy do tej wsi, czy lichej mieściny prowadzącej. O ile to pamiętam, ale od roku 1808 wieleż to zdarzeń i różnych krajów widziałem, więc się pamięć bałamuci. Wszakże znam i widuję w Galicji położenia bardzo podobne, ale imaginacja Michałowskiego wystawiła sobie plac bitwy Somosiery daleko jeszcze niedostępniejszym i skalistym. Ja zaś pamiętam drogę wcale porządną, wijącą się pomiędzy dwiema górami, gołymi, nieporosłymi, gdzieniegdzie skalistymi, ale nie skałami. Przyznać się muszę, iż pozycji Somosiery nie znam. Albowiem z rana, kiedy nasz szwadron stanął przed samymi górami, mgła tak gęsta zalegała cały horyzont, że o krok obiekta rozpoznać nie było można. Później, kiedy słońce rozproszyło takową, przyłączyłem się do szwadronu już pod górę pędzącego, a tam huk dział, trzask kartaczy i świst kul nie pozwalał rozpoznawać krajobrazu ani pozycji. Byłoby lepiej, gdybyś z Somosiery mógł przywieźć rysunek jaki taki tego wąwozu, w którym szarżowałeś. Bo ja sam posądzam twoją pamięć o lokalności i sam może jej dobrze nie pamiętam, ale byłem obecny waszej szarży i nie pamiętam, żeby wąwóz był tak skalisty. I na swoje oczy widziałem, jak Victor i Semel prowadzili piechotę pod góry, nie po skałach, ale linią rozwiniętą, l'arme en bras. Pisałem Michałowskiemu, że co do landschaftu, to wiele mu powiedzieć nie mogę. Co się tyczy skał nad wąwozem, to te widziałem. A co do samego gościńca, to ten był nieskalisty.
ale wśród skał i gór. Był dosyć szeroki, kiedyśmy czwórką wzgórza szarżować mogli. Był kręty 4 razy. To jest fakt historyczny. Warszawa. Gmach Zachęty. Rok 1901. Słynny batalista Wojciech Kosak wystawia tu właśnie świeżo ukończone 4 wielkie olejne szkice do panoramy Somosierra. Ekspozycja z uwagi na głośne perypetie związane z uzyskaniem na nią zgody carskiego gubernatora budzi żywe zainteresowanie krytyków i społeczeństwa. W myśl powierzenia mi jednej z najpiękniejszych kart naszej historii powstała w gronie przyjaciół sztuki polskiej. A jak ocenia pan dzieło mistrzów, którzy ten temat już podejmowali? No, malarze francuscy, jak mój ojciec chrzestny, oraz Verne, Bellanger, Raffet. Malarze polscy, jak Suchodolski, mój ojciec, ja i wielu innych. Tak podjęliśmy ten temat, nie mając żadnych danych co do konfiguracji terenu, jak opisy uczestników szarży Załuskiego, Niegolewskiego, Tedbena, Ubińskiego i innych. I te świadectwa uczestników szarży chyba najbardziej wiarygodne uważa pan za wystarczające? Opisy te są bardzo niedokładne, wskutek tego każda Somosierra była dotąd fantazją. I Leżen, i Grenier, i Michałowski? Nie ma jednego, który choćby w przybliżeniu był w zgodzie z rzeczywistością. A pana Somosierra przed laty wystawiana w Krakowie? Moja to już najmniej do prawdziwej podobna. W czym to mistrzowie nasi tak nagrzeszyli? Wysadzali się na przepaściste wąwozy ze skalami, z których wprost na naszych szwoleżerów glazy i kamienie zrzucają grylas. Na pejzaże, raczej do turni tatrzeńskich, zbliżony jak obraz Werneta, malowany dla pułkownika Kraśnickiego. Na czym pan opiera swoje zarzuty? W listopadzie 1899 roku przeprowadziłem ze znanym pejzażystą i moim pomocnikiem, Michałem Wywiórskim, studia terenowe. Znaleźliśmy się na polu walki w dniu bitwy, to jest 30 listopada, by poznać dokładnie panujące o tej porze roku warunki plenerowe. I co pan stwierdził? Co stwierdziłem, utrwaliłem na tych 4 szkicach do mojej panoramy. A więc koniec z legendą. Tylko z legendą tyczącą się warunków szarży. Porównując Somosierrę w naturze z płodami imaginacji naszej, nas malarzy, co ją chcieli ze swojej fantazji odtworzyć, dla niej żołnierza wygląda bardzo niewinnie. Nie ma ani przepaści, ani jarów. Natomiast z punktu widzenia żołnierza i jeźdźca musiało to być wprost piekłem. Sierra de Guadarrama, łańcuch gór około 90 km na północ od Madrytu. Wyniosłe pasmo ze szczytem liczącym ponad 2100 metrów przecina przełęcz Puerto de Somosierra. Przełęczą biegnie najkrótsza droga z Burgos do Madrytu. Dostęp od strony północnej jest łatwy. Droga podnosi się tu łagodnie do wysokości 1150 metrów w rejonie miasteczka Venta Cuanilla. Półtora kilometra za tą miejscowością zaczyna się właściwe defilé, ów historyczny wąwóz. Jego długość od północnego krańca do szczytu przełęczy, leżącego 300 metrów wyżej, wynosi około 5 kilometrów. Jest to wąska i głęboka dolina z panującymi nad nią stromymi zboczami wzgórz La Ceboliera od wschodniej i Cerro Barrancal od zachodniej. Wzgórza te dochodzą do 800 i 600 metrów wysokości względnej ponad dnem wąwozu, którym onegdaj biegł gościniec, a dzisiaj biegnie fragmentami tą samą trasą szosa. Ponure, jałowe i opuszczone okolice. Strome, miejscami skaliste, a miejscami zasłane kamieniami zbocza, stanowiły podówczas poważną przeszkodę dla ruchu wojsk na przełaj, szczególnie pod ogniem. Po stokach, równolegle z gościńcem, mogła maszerować, i to z trudnością, tylko piechota.
artyleria i kawaleria musiały się trzymać gościńca. Należał on w 1808 roku do najstaranniej utrzymanych w całej Hiszpanii. Zamknięty z obu stron murkiem z głazów, był na tyle szeroki, że zmieścić się tu mogło czterech jeźdźców jadących z strzemie w strzemie. Oto fragment owego historycznego gościńca. Docierający tu coraz częściej polscy turyści z reguły są rozczarowani. Zgodnie z utrwalonymi niemal powszechnie wyobrażeniami spodziewają się zobaczyć przepaści i skaliste jary. Rozczarowanie to wyraziło się nawet w polemikach prasowych, w stwierdzeniach, że wąwóz Somosiera w ogóle nie istnieje, że powstała jedynie jego legenda. Istota sprawy wcale tu nie polega na większej czy mniejszej stromizmie zboczy ani malowniczości skał. Polega na tym, że szarża nigdzie nie mogła się rozwinąć poza szerokość gościńca. Niechże ktoś spróbuje szarżować po tatrzańskich maliniakach. Szarża pod Somosierą trwała 7 do 8 minut. W jej wyniku padło 14 zabitych, 43 rannych i 23 kontuzjowanych. Mówi profesor Andrzej Zachorski. Nie były więc to straty wielkie. Dzięki zastosowaniu tego manewru Napoleon osiągnął wielki sukces przy pomocy minimalnych strat własnych. Oddziałowi polskich szwoleżerów, 140 osobom, nakazał sforsować tę właśnie drogę. Hiszpanie, którymi dowodził Don Benito San Juan, obsadzili obie strony gór, a wzdłuż drogi ustawili 4 baterie. Droga owa to 2,5 kilometra. Łącznie Hiszpanów było 9 tysięcy. Między poszczególnymi bateriami, które były usytuowane na zakrętach drogi, było 700 metrów odległości. Cała trudność polegała na tym, żeby szwoleżerowie potrafili w wielkim ataku obalić jedną baterię, zdobyć ją i następnie te 700 metrów przebiec. Wiadomo było, że owa druga, a następnie trzecia i czwarta bateria dadzą ognia, ale żeby dały tylko raz, żeby nie było możliwości wystrzelenia po raz wtórny. Szwoleżerowie to wielkie zadanie spełnili. Droga na Madryt po tej jednej z najwspanialszych szarż kawaleryjskich była wolna. Cóż ona dała? Po pierwsze, otworzyła Napoleonowi drogę na Madryt. Po drugie zaś, to może ważniejsze, zdemoralizowała armię hiszpańską, która w popłochu uciekła. Doszło do tak wielkiej ucieczki, że nawet sam dowódca hiszpański został zmasakrowany. Polacy odnieśli jedną z najwspanialszych zwycięstw, jedną z najpiękniejszych swoich szarż kawaleryjskich. Tak ocenił to wydarzenie najwybitniejszy współczesny historyk wojskowości Polski Stanisław Herbst. Królewski młody spiął konia ostrogą, może stracę życie, lecz sprzedam je drogo.
jak wicher się rzucił i jak błyskawica, a za nim jak burza ta polska konnica. Jak wicher się rzucił i jak błyskawica, a za nim jak burza ta polska konnica. W ogólnej ocenie historyków dwie postawy ze sobą wyraźnie pozostawały w konflikcie. Pierwsza, której wyznawcy uważali, że to była przede wszystkim wspaniała brawura, znakomite wydarzenie z punktu widzenia wojskowego, które stwarzało dla Polaków doskonałą możliwość zaprezentowania sprawy polskiej w Europie, i drugie, które widziało w tym tylko bezmyślną brawurę. W obcej służbie, dla obcego wodza, w walce z powstańczymi Hiszpanami dokonaliśmy czynu, który nie zasługuje na miano wielkości. Jak wobec tego ocenić? Jak wyważyć ocenę sprawiedliwą, słuszną tego wydarzenia? Przede wszystkim chyba, chcąc ocenić, trzeba widzieć sprawę ataku pod Samosierą i szarży tej w kontekście stosunku Polacy-Napoleon. Należę do tych historyków, którzy uważają, że związanie sprawy z napoleońskiej ze sprawą polską było słuszne, że Napoleon jedynie wówczas w Europie gwarantował jakąś możliwość pokazania Europie sprawy Polski. I dlatego wydaje mi się, że właśnie owi szwoleżerowie, wiążąc tego wielkiego wodza nad wodze ze sprawą polską, przemawiając do jego wyobraźni, wiązali go jednocześnie z tą sprawą silniej, przemawiali do wyobraźni, do serca i dlatego rolę swoją spełnili również dla narodu korzystnie. Rozumiem jednak doskonale, że działo się to na terenie Hiszpanii, a że rola Napoleona w Hiszpanii była dwuznaczna. Że z jednej strony niósł on Hiszpanom lepsze prawodawstwo, lepsze stosunki, bardziej postępowe gospodarczo-społeczne. To wszystko prawda. Ale z drugiej strony ugodził boleśnie świadomość narodową hiszpańską. Obudził przeciwko sobie wielkie poruszenie chłopstwa, mieszczan, szlachty, obudził wielki ruch narodowy. W związku z tym uczestniczyliśmy w podboju Hiszpanii, która była w czynach imperialnych Napoleona jednym z bardziej dwuznacznych. Wspomnieć musimy o jednym, że przecie ci ludzie, którzy wówczas związali sprawę polską z Napoleonem, nie przeminęli na darmo. Bo kiedy Napoleon wyszedł na widownię dziejową, nie istniało państwo polskie, rozszarpane, zlikwidowane, zniszczone przez zaborców. A kiedy runął, to jednak po nim, w konsekwencji czynów między innymi szwoleżerów, pozostał rok 1815. Pozostało Królestwo Polskie, cokolwiek by o nim nie sądzić. O wiele to była dla nas lepsza alternatywa niż to, co z nami zrobiono w roku 1795, kiedy to chciano naród polski unicestwić. I chyba w tym się zasadza wielkość czynu napoleońskiego i wielkość tej epoki, i wielkość tych ludzi, których kości widniały wówczas po szlakach bitewnych i po polach bitewnych całej Europy. Już dzielą armaty, już są kanoniery, już dzieli Polacy wąwóz Somosiery. Niech Olecki ranny z konika się pyli, Napoleon z piersi orła mu przyszpili. Niech Olecki ranny z konika się pyli, Napoleon z piersi. To miłość ojczyzny. Nasz naród
nadinna cechująca przewodniczyła całej szarży, lotem błyskawicy wśród ogromnego ognia. Miłość ta była jedyną naszą komendą. W jej to służbie każdy z nas gotów był cudów waleczności dokazywać, aby czym prędzej, świadcząc cesarzowi o sile narodu polskiego, wpoić w niego uszanowanie dla Orła Białego, w którego imieniu Polacy swoje zwycięskie sztandary i tu, na Somosierze zatykali. Krwią polską po wszystkich prawie krańcach świata przelaną nie oswobodziliśmy ojczyzny. Któż nas może przecież za to winować, żeśmy powinność naszą pełnili w nadziei, że z walki nowego, świtającego świata ze starym świętość naszej sprawy uznaną zostanie. Że niszcząc starą budowę społeczeństwa, zniszczymy i zasady, na których spoczywała, a które bezkarnie na morderstwo nasze zezwalały.